Prawo administracyjne de facto to jest wszystko to, co nas otacza i to, co reguluje, jak my de facto możemy funkcjonować. Nie? To, czy mieszkamy w takim, a nie innym domu, tak naprawdę. To, czy możemy sobie wybudować jakiś budynek na naszej działce i jak ten budynek powinien wyglądać. To, jakimi samochodami możemy jeździć. Tak? Mówię tutaj o pewnej ogólności, no bo oczywiście prawo administracyjne aż w konkretne modele samochodów na przykład oczywiście nie wchodzi. Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku Prawo na oko. Dziś naszym gościem jest Kamil Olzacki, aplikant adwokacki drugiego roku, tak? Drugiego roku, dokładnie. Cześć Kamil, dobrze cię słyszeć. Cześć, wzajemnie i dzień dobry Państwu. Aplikant, doktorant, prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego, no trochę tego dużo. Trochę tak, to fakt. Natomiast wydaje mi się, że udaje mi się póki co to łączyć. To znaczy, jako aplikant pracuję w zawodzie, jako doktorant robię w zasadzie te same rzeczy, tylko że naukowo. Akurat to jest o tyle ciekawe i o tyle dogodne dla mnie, że i zawodowo, i naukowo zajmuję się tym samym praktycznie. Natomiast jeśli chodzi o Instytut Metropolitalny, no to jest tutaj takie moje pole do tego, żeby powiedzmy trochę się twórczo i kreatywnie rozwijać. Nadal w tematyce prawa administracyjnego, bo tym się głównie zajmujemy. Natomiast tutaj już możemy sobie pozwolić na realizowanie jakichś ciekawych projektów, takich, które nas interesują nie do końca, może nawet są naukowe, może bardziej są takie wdrożeniowe czy eksperckie, powiedzmy. Mam nadzieję, że takie, które służą administracji publicznej tak w praktyce. Natomiast nadal jakby dotyczą mniej więcej tej samej gałęzi, tej samej działalności. A dlaczego akurat aplikacja adwokacka, a nie radcowska chociażby? Ktoś mi kiedyś na studiach powiedział, że jest taka zasada, że jak ubierzesz w trakcie studiów togę danego zawodu, to już potem nie wybierzesz tej korporacji na tą swoją docelową. I to się u mnie sprawdziło. Dlatego, że ja w trakcie studiów, czy to organizując jakieś projekty, czy jakieś wydarzenia, konkursy, gdzieś tam w trakcie tej swojej działalności, powiedzmy akademickiej, no miałem okazję ubrać wszystkie togi poza tą zieloną. I tak trochę się wzbraniałem przed tym, potem faktycznie wyszło tak, że dołączyłem do zielonych, mówiąc kolokwialnie. Tutaj odniosę się do twojego przedmówcy, czy mojego przedmówcy. Pozdrawiam cię, Alek. Alek powiedział, że w niebieskim mu do twarzy, mi chyba w zielonym do twarzy. Ale tak naprawdę już tutaj kończąc te śmieszki, przechodząc do konkretów, no, wydaje mi się, że tutaj zadecydował czysty pragmatyzm, dlatego że mój szef jest adwokatem. Fajnie nam się współpracowało przed aplikacją. Zdecydowałem się, żeby dalej tą współpracę z nim kontynuować. Dołączyłem do izby adwokackiej i bardzo mi się to podoba. Czyli sprawdziłeś wszystkie kolory, w którym ci do twarzy, w żadnym nie było do końca i jednak zielony. Tak, dokładnie tak. Przy czym zielonego jeszcze nigdy, przyznam się szczerze, nie ubierałem. Czekam na swoją togę. Tak na wszelki wypadek, że jak skończysz aplikację, tak, to tak, wtedy tak, ubierzesz. Żeby mi się nic nie odwiedził. Tak, żeby ta zasada, wiesz, tutaj nie storpedowała moich planów. Czyli rozumiem, że ogólnie w kancelarii pracowałeś już na studiach. Tak, od trzeciego roku. I to już był taki wybór, że wiedziałeś, że z tym będziesz łączyć swoją przyszłość, czy jednak tak bardziej pod stronę praktyki, żeby zobaczyć, jak to będzie? W trakcie studiów? Tak, myślę, że tak. To znaczy w trakcie studiów na tym trzecim roku jednocześnie w zasadzie dołączyłem do Instytutu Metropolitalnego i zaraz po tym dołączyłem do kancelarii ówczesnego prezesa Instytutu Metropolitalnego, więc to prawo administracyjne mnie trochę pochłonęło. No i tak już w tym zostałem. Bardzo mi się to spodobało. A tak nawiązując, to dla wielu jakby ścieżka prawa administracyjnego no nie jest tą najbardziej fascynującą, mając na podorędziu prawo karne czy prawo cywilne. Co takiego jest w prawie administracyjnym, że postanowiłeś się tym zająć? Jasne, to jest dobre pytanie. I jakby ja totalnie rozumiem. To znaczy faktycznie no, prawo karne jest emocjonujące z całą pewnością. Prawo cywilne, czy na przykład prawo spółek handlowych, no oczywiście też, tak, bo tam wchodzą duże pieniądze, wchodzą jakieś fuzje, przejęcia spółki, tego jest cała masa. Z drugiej strony na studiach to prawo administracyjne mam wrażenie, że jest muśnięte trochę, z uwagi też powiedzmy na program kształcenia.
No i z drugiej strony tematy, z którymi się tak na co dzień spotykamy na studiach, no nie są tak porywające jak na przykład te spółki, chociażby, tak? Czy jakieś, nie wiem, zabójstwa, czy kradzieże, jeśli tutaj mówimy o prawie karnym. Natomiast jak się tak zastanowimy, no to prawo administracyjne de facto to jest wszystko to, co nas otacza i to, co reguluje, jak my de facto możemy funkcjonować, nie? To, czy mieszkamy w takim, a nie innym domu, tak naprawdę. To, czy możemy sobie wybudować jakiś budynek na naszej działce i jak ten budynek powinien wyglądać. To, jakimi samochodami możemy jeździć. Tak, mówię tutaj o pewnej ogólności, no bo oczywiście prawo administracyjne aż w konkretne modele samochodów na przykład oczywiście nie wchodzi, ale pewne normy, które te samochody muszą spełniać, już jak najbardziej tak. Można sobie zdać sprawę, przynajmniej ja sobie zdałem sprawę na jakimś etapie tego swojego rozwoju zawodowego, że to jest ciekawe, to mocno wpływa na naszą sytuację i tak naprawdę, no, jeśli my się tym prawem administracyjnym nie zainteresujemy, no to on siłą rzeczy się nami będzie interesować. Ono, tak jak wspomniałem, no, mocno wpływa na naszą sytuację. A zacząłeś się nim tak fascynować już na studiach, czy dopiero pod koniec, przed egzaminem magisterskim, czy dopiero w trakcie pracy w kancelarii? Na studiach. Jak dołączyłem do instytutu i dołączyłem do kancelarii, to mnie to pochłonęło. Potem jeszcze na seminarium dołączyłem do seminarium pani profesor Ciechanowicz-Maklin, która uczyła prawa ochrony środowiska, więc te tematy środowiskowe tutaj jak najbardziej i jeszcze bardziej mnie, powiedzmy, wciągnęły w tą tematykę szeroko rozumianego prawa administracyjnego. No i tak w zasadzie mi zostało. No teraz piszę doktorat dotyczący tak, dużej ogólności, w dużym skrócie zarządzania przestrzenią miejską, czy jakimiś zasobami wspólnymi przez mieszkańców, co też oczywiście dotyczy tutaj prawa administracyjnego i mam z tego niesamowitą frajdę. Właśnie, i aplikacja, i doktorat. Czy to było zamierzone od razu, czy raczej doktorat był taką ścieżką, co gdyby się nie udało na aplikacji? Obie te rzeczy, te aktywności były zamierzone od razu. Miałem plan B oczywiście, natomiast jednocześnie aplikowałem i na aplikację, i na doktorat. To była niezła przygoda, bo egzaminy były chyba, jeśli dobrze pamiętam, gdzieś w odstępie miesiąca. Natomiast jakby tak planowałem i to od razu i chciałem to połączyć. Chciałem jedną nogą być w zawodzie, drugą nogą na uczelni. A jak zabrać się do doktoratu? Jak wyglądała twoja ścieżka do tego, żeby zostać doktorantem? Czy moja ścieżka do tego, żeby zostać doktorantem, zaczęła się tak na dobry rok, czy nawet ponad rok przed właściwą tą aplikacją na doktorat? Dlatego, że żeby podejść w ogóle do tej rekrutacji, trzeba sobie przeanalizować, jakie tam warunki trzeba spełnić. U mnie to było, znaczy u mnie maksymalnie można było dostać 100 punktów, z tego 30 było za publikację, 50 było za rozmowę. Pozostałe 20 punktów dotyczyły jakiejś aktywności w stylu konferencje, jakieś, tak, jakieś projekty, które się realizowało i tak dalej. No, oczywiście trzeba było napisać trochę publikacji naukowych, oczywiście opublikować się, do tego przygotować się solidnie z materiału, który miał być twoją rozprawą doktorską. Dlatego, że potem była rozmowa rekrutacyjna i no, komisja dosyć wnikliwie sprawdzała, czy ty masz pomysł na to, co tym twoim doktoratem ma być. Więc no, ja podszedłem do tego trochę analitycznie, tak tutaj przyznam się szczerze. Rozpisałem sobie wszystkie wymagania, wszystkie punkty, które można zdobyć i mówiąc wprost, w Excelu sobie odhaczałem. Miałem już wcześniej trochę publikacji. Wiedziałem, że muszę trochę jeszcze więcej napisać i opublikować, więc ten ostatni rok studiów nie był dosyć intensywny pod tym względem. Do tego jednocześnie pracowałem sobie nad koncepcją doktoratu, szlifowałem ją tak, żeby potem wiedzieć, o czym chcę pisać i w razie jakichś pytań, nawet trudnych pytań, być w stanie po prostu to wybronić. A jak wygląda w ogóle publikacja artykułów? Bo rozumiem, że musisz mieć na to jakiś pomysł, musisz to napisać, ale rozumiem, że też musisz mieć jakieś wsparcie naukowe. W zasadzie tak, znaczy dobrze by było. Szczególnie na studiach. Sam proces publikacji wygląda w ten sposób, że pisze się manuskrypt takiego artykułu i wysyła się go do wydawnictwa. I wydawnictwo jakby samo z reguły zapewnia podwójną recenzję.
Oczywiście te moduły, tak, czy formaty wydawnicze są różne w zależności od tego, gdzie się publikuje i jakiego charakteru praca się publikuje. Z reguły to są dwie recenzje takie wydawnicze. Jeśli twój artykuł się wybroni na tym etapie, to ma zielone światło, żeby zostać opublikowany na przykład w najnowszym numerze jakiegoś czasopisma. Jeśli się nie wybroni, no to jest albo odrzucany, albo zwracany do jakichś poprawek. Ale dobrze jest mieć oczywiście wsparcie, szczególnie na samym początku, szczególnie jak jest się studentem jeszcze, chociażby po to, żeby ktoś, powiedzmy, bardziej doświadczony, przekazał ci ten warsztat. Mój pierwszy artykuł, który napisałem, wrzuciłem do szafy i on od tamtej pory stamtąd nie wychodzi, dlatego że pisząc go miałem zupełnie inny pogląd na to, czy inne wrażenie, jak to powinno wyglądać. Potem wysłałem to do mojego aktualnego patrona i jednego z moich promotorów i oni uświadomili, że jednak moja wizja artykułów naukowych trochę odbiega od tego, jak ten artykuły naukowe powinny wyglądać. Nie? Bo jednak odpowiednia struktura pracy chociażby jest no, niesamowicie ważna. Tak? To, jakie elementy powinny się znaleźć na przykład na wstępie takiego artykułu, jakie się powinny znaleźć na zakończeniu i co powinno zawierać to wszystko po środku, to też jest powiedzmy pewnym takim zwyczajem. Może nawet nie jako gdzieś spisanym, ale takim zwyczajem naukowym, który pozwala się mniej więcej odnaleźć w strukturze pracy. No, więc jakby jest parę takich rzeczy, które od kuchni, takiej naukowej kuchni, trzeba po prostu znać. Masz tutaj doświadczenie jakby na tych dwóch ścieżkach, które prowadzą tak naprawdę do wykonywania zawodu. Myślisz, że studia przygotowały cię do bycia doktorantem i też do bycia aplikantem, czy coś byś jednak w tym zmienił? Czy myślę, że przygotowały mimo wszystko? Przynajmniej ja mam takie doświadczenie. Mi paradoksalnie bardzo pomogła ta formuła, którą mamy tutaj u nas w Gdańsku, to znaczy, że pierwsze 3,5 roku to jest ta powiedzmy podstawa programowa, gdzie tam mamy prawo karne, prawo cywilne, prawo administracyjne i okej, to siłą rzeczy jest trochę ściśnięte, mówiąc kolokwialnie, natomiast potem mamy gdzieś tam tą wolną rękę, żeby się specjalizacyjnie rozwijać. No ja zrobiłem sobie specjalizację przez te ostatnie 3 semestry z prawa administracyjnego, a z racji, że tam z różnych swoich aktywności byłem też zwolniony z niektórych zajęć, to mogłem właśnie ten czas poświęcić chociażby na przygotowywanie się czy to na seminarium, czy właśnie już do doktoratu i aplikacji. Brałeś udział też w organizowaniu konferencji, czy nawet byłeś mówcą na jakiejś konferencji? Tak, znaczy organizowaliśmy dużo konferencji, czy to z Instytutem Metropolitalnym, czy jeszcze wcześniej z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSE Gdańsk, więc gdzieś pod tym kątem powiedzmy miałem to doświadczenie. Jeśli chodzi o występowanie na konferencjach, tutaj no pierwsze moje konferencje były w czasie COVID-u. Pierwsze takie, na których występowałem już ze swoimi referatami, prezentowałem jakieś swoje pomysły, koncepcje, no robiłem to przez różnego rodzaju programy, tak, w każdym razie online. No na pewno nie dawało to takiej satysfakcji pewnie jak normalne konferencje, tak? Takie, w których mogę uczestniczyć teraz. I mimo wszystko mamy tą część powiedzmy naukową i tam prezentujemy swoje powiedzmy jakieś referaty, pomysły. No a mimo wszystko po tej konferencji, po tej części naukowej jest jeszcze okazja, żeby chociażby z tymi ludźmi porozmawiać, wymienić się, tak, jakimiś tutaj kontaktami czy pomysłami, no i przede wszystkim się poznać. Właśnie, czy konferencje są dla ciebie takim czymś, co cię satysfakcjonuje? Zawsze wychodzą z tego jakieś wnioski, też badawcze? Mhm. Czy raczej taką formą właśnie spotkania się i porozmawiania o tym, jak wygląda? To w dużej mierze zależy od konferencji. To znaczy, są konferencje, które naprawdę rozwijają i fajnie się słucha ludzi, którzy mówią o rzeczach, na przykład, o których ja nie wiem. Ja lubię sobie czasami wychodzić gdzieś tam z tego swojego strefy komfortu, powiedzmy, i słuchać o jakichś rzeczach, którymi się na co dzień nie zajmuję. Wtedy jak najbardziej no, staram się notować, staram się uważać i parę pomysłów podchwycać. Poza tym oczywiście każda konferencja ma tą część taką networkingową i ja akurat chyba bardziej to wolę. Są oczywiście też konferencje takie, gdzie na przykład już tematyka powiedzmy jest mi bardziej lub mniej znana, no to wtedy się rzeczy tak to aż dla mnie jakieś rozwojowe może nie jest. Natomiast też dla celów powiedzmy poukładania sobie niektórych rzeczy w głowie jak najbardziej warto na takie konferencje pojeździć. No, ale tak jak mówię, ja akurat tutaj chyba mimo wszystko bardziej wolę tą część networkingową,
ale to też wynika gdzieś tam z moich takich osobistych, może osobistych właściwości w stylu uczenia się. Ja zdecydowanie bardziej wolę sobie usiąść z książką, czy z jakimś artykułem odpalonym na laptopie, przeczytać sobie to, przeanalizować, poszukać w jakichś źródłach. W ten sposób zdecydowanie lepiej przyswajam wiedzę. A propos uczenia się. Masz swoich studentów. Mhm. I uczysz kodeksu postępowania administracyjnego, tak? Dokładnie. Wiem, że masz takie trochę nietypowe sposoby, chociażby aktywizację studentów na Instagramie, gdzie tworzysz quizy na stories. Jest to super sprawa, często sama biorę udział w twoich quizach. Dzięki, miło mi. Czy razem ze swoimi studentami robisz rzeczy albo wykorzystujesz właśnie jakieś sposoby, których tobie na przykład na studiach brakowało, albo stwierdzasz, że to jest coś właśnie, co im pomoże zdać egzamin? Staram się. Znaczy ja generalnie jestem przeciwnikiem prezentacji i takiego mówienia z prezentacji. Siłą rzeczy nie zawsze jestem w stanie od tego uciec. No, cały czas uczę się gdzieś tam nowych form, powiedzmy, aktywizacji studentów. Jest taka tematyka, czy taka materia, gdzie te prezentacje mimo wszystko się przydają, bo po prostu trzeba trochę nadgonić materiał i pokazać konkretne przepisy i pokazać konkretne rozwiązania. Natomiast wszędzie tam, gdzie wiem, że mogę sobie pozwolić na trochę większą swobodę, w tym sensie, że nie muszę gonić i nie muszę przerabiać konkretnych przepisów, staram się czy to rozmawiać po prostu, robić jakieś konwersatoria, czy nawet robić quizy, tak, czy na tym Instagramie, czy na jakichś innych programach takich, gdzie studenci mogą bezpośrednio na zajęciach w tych quizach uczestniczyć, od razu omawiać te rzeczy, żeby oni mieli jakiś taki feedback, mówiąc wprost, i jakąś informację na temat tego, co przerobiliśmy. Staram się ich jakoś aktywizować, robiąc jakieś, powiedzmy, gry takie na zajęciach. Ostatnio ze studentami właśnie z postępowania administracyjnego musiałem przerobić dosyć dużą część ogólnego postępowania administracyjnego w de facto 3 godziny, bo prowadzę zajęcia też na studiach zaocznych, więc tamtych godzin mamy się rzeczy mało. No i doszedłem do wniosku, że zamiast przeskakiwać przez slajdy, bo nie dało się tego nazwać inaczej, po prostu przygotuję im materiały, na których oni będą gdzieś tam bazować. Trochę w tych materiałach mieszałem, trochę pozamazywałem niektóre informacje i niektóre przepisy. Ich zadaniem było przez godzinę uzupełnić to w taki sposób, jakby się przygotowywali do na przykład spotkania w kancelarii z klientem. Potem w grupach wymienić się tymi informacjami i następnie to zreferować tak, jakby już rozmawiali ze swoim klientem, powiedzmy gdzieś właśnie pracując w zawodzie. Widziałem, że oni mieli z tego fajną frajdę, im się to podobało i mam wrażenie, albo chcę wierzyć przynajmniej, że dało im to więcej, powiedzmy, i satysfakcji, i się rzeczy wiedzy, niż gdybym po prostu stał tam ze wskaźnikiem i pokazywał te przepisy na presce. Naprawdę super, super podejście, super jakieś sposoby, żeby po prostu zaktywizować ludzi, którzy tak naprawdę siedzą od rana do wieczora na wykładach czy ćwiczeniach. Czy praca ze studentami jest dla ciebie właśnie taką inspiracją, jest rozwijająca? Zdecydowanie. To jest coś, co bardzo lubię. Ja też trafiłem na fajne grupy, to muszę przyznać. To znaczy i na Wydziale Prawa i Administracji, gdzie uczę postępowania administracyjnego, i na Wydziale Nauk Społecznych, gdzie z kolei prowadzę zajęcia z prawa zagospodarowania przestrzeni. No mam takich studentów, którzy są tym zainteresowani i z którymi fajnie się pracuje, bo widać, że oni raz, że chcą się czegoś nowego dowiedzieć. Dwa, no wiele z tych osób po prostu ma już jakąś wiedzę i chcą ją rozwijać i fajnie się z nimi pracuje. Dla przykładu, jakiś czas temu prowadziłem, cały czas prowadzę, ale jakiś czas temu miałem zajęcia ze studentami właśnie z gospodarki przestrzennej i znów, no chciałem zrobić te zajęcia bardziej praktyczne, więc ściągnąłem najpierw kilka planów miejscowych ze stron różnych urzędów, z różnych miast. Znów, trochę w nich pomieszałem. Ich zadaniem było, jakby mając już, powiedzmy, gdzieś tam ze sobą warsztat związany z zasadami techniki prawodawczej, ich zadaniem było wyłapać błędy w tych planach. No to nie dość, że dosyć szybko poradzili sobie ze wszystkimi moimi tymi błędami, które ja gdzieś tam specjalnie wprowadziłem, to jeszcze zaczęli w pewnym momencie już poprawiać planistów, tak, którzy te plany układali, i to tak poprawiać bardzo dobrze. Znaczy tutaj widać było, że oni sobie z tymi zasadami techniki prawodawczej bardzo dobrze radzą. Tak, mimo że prawnikami z wykształcenia nie są.
Więc z takimi studentami się pracuje genialnie. Oni się trochę zaskakują też w pewnym momencie, jak tam, wiesz, przygotujesz sobie jakieś materiały i jest tam myślisz, że będzie to, powiedzmy, materiał na kilka zajęć, oni jakby już są w stanie to wszystko przyswoić i ogarnąć zdecydowanie szybciej. Więc bardzo to lubię. Uważam, że to jest bardzo rozwijające i myślę, że to jest jeden z moich ulubionych aspektów tej mojej pracy. Czy studenci dzielą się z tobą tym, co chcieliby robić po studiach, albo pytają cię o jakby praktykę zawodu, czy o to, jak działasz jakby jako i doktorant, i aplikant, jeszcze pracując w kancelarii? O taką moją kuchnię akurat się nie pytają, w sensie nie pytają się o to, jak to jest łączyć, powiedzmy, różnego rodzaju aspekty zawodu. Czasami pojawiają się jakieś pytania o działalność naukową. Czasami studenci podchodzą do mnie i na przykład pytają się jakieś artykuły naukowe, właśnie jak podejść do ich pisania, albo czy mógłby się podzielić jakimiś materiałami, no wtedy oczywiście bardzo chętnie im w tym pomagam. Bardzo wiele razy padła tutaj nazwa Instytutu Metropolitalnego. Jak to się stało, że zostałeś prezesem praktycznie od razu po studiach? Zostałem prezesem rok temu. Wtedy już dosyć mocno współpracowałem właśnie z ówczesnym prezesem, czyli z profesorem Jakubem Szlachetko. Współpracowaliśmy zawodowo, naukowo, no i w instytucie. No, zaproponował mi po prostu taką, powiedzmy, zmianę, tak? On tutaj już z uwagi na swoje gdzieś tam cele i aspiracje zawodowe też musiał sobie trochę tą swoją działalność ograniczyć. Zaproponował mi wtedy bycie prezesem. Ja się ucieszyłem, dla mnie to było to jakieś kolejne wyzwanie zawodowe. No i z chęcią się tego podjąłem. Dostajesz za to wynagrodzenie? Nie. To znaczy, no, Instytut Metropolitalny jest organizacją pożytku publicznego, tak? My tutaj nie działamy komercyjnie, działamy w ramach działalności odpłatnej, ewentualnie pożytku publicznego. To znaczy, że nawet jeśli pobieramy jakieś wynagrodzenie za czy to konferencje, tak, czy jakieś szkolenia, które organizujemy, to ono jakby z założenia ma napędzać dalszą naszą działalność celową, tak, działalność statutową. Więc tutaj no nie jest to taka praca, z której otrzymywałbym miesięczną pensję, ale jest to taka praca, która gdzieś tam stanowi dodatek do mojej normalnej zawodowej pracy i pozwala mi się fajnie rozwijać. Dużo mówi się o zarobkach aplikantów i też o zarobkach doktorantów. Jak ty na to patrzysz? Znaczy tak, mam tutaj, powiedzmy, pogląd, bo jedną nogą jestem aplikantem, drugą nogą jestem doktorantem. Jeśli chodzi o zarobki doktorantów, a tutaj sprawa jest w zasadzie jawna, to reguluje ustawa. Przez pierwsze dwa lata ma się, jeśli dobrze pamiętam, 37% wynagrodzenia profesora. Przez kolejne dwa lata doktoratu w ramach szkoły doktorskiej, tak, w ramach tej też instytucjonalnej, powiedzmy, tutaj nauki, ma się 57% wynagrodzenia profesora. Co myślę, że przynajmniej ta druga kwota, tak? Ta wyższa kwota już tutaj jest taką kwotą w miarę zadowalającą. Ta pierwsza, no różnie, tak? Tutaj też rozmawiam sobie ze znajomymi z doktoratu i widzę, że jak ktoś przez te pierwsze dwa lata nie miał dodatkowej pracy, to bywało ciężko. Niektóre uczelnie samodzielnie podnoszą te stypendia, bo powiedzmy te 37-57% to są minimalne kwoty. Uczelnia może nie zawsze zwiększyć. Niektóre uczelnie faktycznie to robią i to jest jak najbardziej tutaj powiedzmy miło się z tym spotkać, tak? Jeśli faktycznie to wynagrodzenie jest podwyższane. Natomiast, no tak jak wspomniałem, tutaj ta pierwsza kwota praktycznie, jeśli ktoś chce się poświęcać tak całościowo nauce i nie chce, tak, czy no nie wiem, nie może na te pół etatu na przykład pracować w jakimś innym zawodzie, moim zdaniem powinna być trochę wyższa, natomiast ta druga kwota, ta wyższa kwota, którą już się ma po tej połowie szkoły doktorskiej, jest względnie zadowalająca. Natomiast jeśli chodzi o zarobki aplikanckie, powiem tak, no ja w zasadzie narzekać nie mogę, natomiast wiem, że problem istnieje, tak? Z tego, co słyszę od swoich znajomych i co słyszę szczególnie od znajomych, którzy aplikację przechodzili i mają już ze sobą, bo przechodzili ją kilka lat temu, chyba idzie to ku lepszemu. Zmienia się też świadomość. Natomiast faktycznie no, kwestia zarobków aplikantów, tak in genere powiedziałbym, tak ogólnie, jakimś problemem jest. Natomiast
myślę, że jest problemem już bardziej zauważalnym przez również adwokatów, którzy starają się tutaj różnego rodzaju, no, adwokatów i radców prawnych oczywiście, którzy tutaj starają się też te problemy gdzieś tam mitygować i po prostu zapobiegać. Czy z perspektywy czasu podjąłbyś takie same decyzje? Poszedłbyś i na doktorat, i na aplikację, jeszcze pracując dodatkowo? Zdecydowanie. Tak, to jest praca intensywna dosyć. Tak, nie będę tutaj gdzieś tam ukrywał, że jest, powiedzmy, względnie łatwo i ma się ten work-life balance. Natomiast jest to też praca, która daje bardzo dużo satysfakcji i sam fakt, że można z jednej strony robić coś typowo zawodowo i pomagać ludziom, z drugiej strony robić coś naukowo i gdzieś tam przyczyniać się, jakkolwiek górnolotnie to nie zabrzmi, do rozwoju nauki, jest super. Wspomniałeś, że gdyby coś nie wyszło na egzaminie wstępnym, to że miałeś jakiś plan B. Czy ten plan B to był doktorat, czy jeszcze plan C, gdyby jeszcze się nie udało z doktoratem? Plan C, to znaczy aplikacja i doktorat to był plan A i tutaj jednocześnie chciałem od początku to robić. Natomiast moim takim planem B, gdyby mi nie udało się dostać albo na doktorat, albo na aplikację, to były studia z geografii społeczno-ekonomicznej. Z racji właśnie gdzieś tam swojej wąskiej specjalności czy specjalizacji związanej z planowaniem przestrzennym i szeroko rozumianym adminem. Chciałem się w tym kierunku rozwijać. Finalnie, mówiąc prosto, nie starczyło mi czasu, bo okazało się, że dostałem się i na aplikację, i na doktorat. Natomiast siłą rzeczy skończyłem na tym samym wydziale, tylko w trochę innej roli. Co byś powiedział swoim studentom? Co byś chciał im przekazać po skończeniu studiów i na tej drodze, na której jesteś teraz? Na tej drodze, na której jestem teraz? Znaczy, przede wszystkim chciałbym przekazać, żeby korzystali ze studiów, póki te studia trwają, bo chyba sama tutaj mnie poprzesz, że one szybko się kończą, a to jest bardzo fajny czas. Natomiast po skończeniu studiów, żeby nie bali się robić tego, co chcą robić. Jeśli mają gdzieś tam jakieś ambicje, żeby rozwijać się naukowo, czy nawet zawodowo konkretnie, w jakimś konkretnej specjalizacji i mają wątpliwości, to chyba chciałbym im przekazać, żeby spróbowali. Podjęli się gdzieś tam tego wyzwania. Oczywiście, tak gdzieś planując sobie to odpowiednio, tak, i właśnie może mając jakiś plan B, ale żeby się tego podjęli, żeby się nie bali, bo warto jest spróbować. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ja powiem szczerze, że czuję się zafascynowana prawem administracyjnym po tym, jak w jaki sposób to od ciebie bije, i mam ochotę wrócić na studia, żeby raz jeszcze mieć takie zajęcia z takim ćwiczeniowcem, także bardzo dziękuję. Bardzo. Dzięki wielkie. We'll be right back.